Witajcie moi kochani, jest 18:30 na moim zegarku, to znaczy, że pora na poczytajki, dlatego, że dzisiaj mamy czwartek, a o 18:30 spotykamy się właśnie po to, żeby razem poczytać, a raczej ja będę Wam czytać, będę Wam opowiadać, a Wy słuchajcie. Ci, którzy byli ze mną, czyli z ciocią Hanią podczas ostatnich poczytajek, pamiętają zapewne, że od jakiegoś czasu czytamy sobie Doktora Dolittle i jego zwierzęta autorstwa Hugh Loftinga. W tej opowieści, w tym opowiadaniu występują różnego rodzaju zwierzęta. Są też zwierzęta, które nie istnieją. Takim zwierzęciem, które zostało wymyślone na rzecz tej książki, jest dwurożec. Tak dobrze mówię? Czekajcie, jeszcze to sprawdzę. Dwugłowiec, o właśnie. Dwugłowiec, nie dwurożec. Dwugłowiec to takie zabawne zwierzę, które ma dwie głowy, a żadnego ogona. Jak sam tłumaczy, jedna głowa służy mu do mówienia, a druga do jedzenia. I wtedy może być grzeczny, ponieważ podczas jedzenia może także swobodnie rozmawiać. No to co, moi drodzy? Zabieramy się do czytania. Mam nadzieję, że jesteście już gotowi, ubraliście się ciepło, otuliliście się ciepłym kocykiem. Dzisiaj mamy już dzień 13 grudnia, to jest czwartek. Wczoraj u mnie w Poznaniu padał śnieg z deszczem, dzisiaj jest 0 stopni. Nic nie padało, ale gdyby zaczęło padać, to prawdopodobnie byłby to właśnie śniegodeszcz, deszczośnieg albo nawet już śnieg. Jestem ciekawa, czy uda się i w tym roku na święta Bożego Narodzenia będziemy mieli śnieg na ulicach. Bardzo lubię, kiedy w okresie Bożego Narodzenia śnieg leży na ulicach, bo wtedy w domu, wśród rodziny, wśród tych wszystkich bliskich, których kochamy, których lubimy, z którymi spędzamy czas świąteczny, jest jeszcze cieplej i jeszcze przyjemniej niż kiedy tego śniegu nie ma. Śnieg sprawia jakąś taką... mimo wszystko daje jakąś taką magię. Wielu ludzi mówi, że kiedy stają się dorosłymi, kiedy przestają być dziećmi, to nie czują już żadnej magii świąt, nie czekają na święta ani Bożego Narodzenia, ani Wielkiej Nocy, a ja Wam powiem, że czekam. Zawsze z utęsknieniem czekam na te święta, na święta Bożego Narodzenia, kiedy mam nadzieję, że spadnie śnieg i wtedy te święta są jeszcze bardziej wyjątkowe. W czasie Bożego Narodzenia, czyli w tym czasie, w którym świętujemy narodzenie się Pana Jezusa, narodzenie się Jezuska, który zbawił świat i prowadzi nas w roku liturgicznym do zmartwychwstania, czyli do świąt Wielkiej Nocy, w czasie Bożego Narodzenia, tutaj w Wielkopolsce, w okolicach Poznania, dosyć charakterystyczne jest tak zwane chodzenie po szopkach. Wówczas w tym okresie, najczęściej jest to okres tuż po świętach Bożego Narodzenia do Nowego Roku, czyli do 1 grudnia, do 1 stycznia,
Często również w tym okresie do Trzech Króli, czyli do 6 stycznia. W tym okresie odwiedzamy różne świątynie, różne kościoły i oglądamy żłóbki, czyli te przedstawienia, groty narodzenia, czy też stajenki, jak w naszym polskim zwyczaju się przyjęło. I powiem Wam, że kiedy jest śnieg i kiedy jest mroźno, a jednocześnie zza chmur prześwituje słońce, to chodzenie po szopkach, to chodzenie po Betlejemkach, czyli właśnie na pamiątkę Betlejem, w którym urodził się Pan Jezus, jest jeszcze bardziej wyjątkowe. Z drugiej strony, kiedy zbliżają się święta Wielkiej Nocy, czyli nocy, w której Jezus po swojej śmierci zmartwychwstał po to, żeby dać nam nadzieję na nasze zmartwychwstanie, bardzo czekam na pojawienie się pąków na drzewach. Ale do tego czasu mamy jeszcze sporo miesięcy. W przyszłym roku, czyli w 2019, Wielkanoc będziemy świętować w kwietniu. Tak, w kwietniu. Dlatego jeszcze zdążymy sobie o tym opowiedzieć. Mam wielką nadzieję, że ponieważ święta Bożego Narodzenia już się do nas zbliżają, że będzie śnieg i będzie jeszcze magiczniej niż to bywało. A teraz, kochani, zapraszam Was serdecznie na poczytajki. Przypominam, że czytamy Doktora Dolittle i jego zwierzęta autorstwa Hugh Loftinga. Witaj, Adamie, widziałam również, że Michał jest z nami, bardzo się cieszę, że jesteście. Macham do Emilki. Cześć, Emiluś. I moi drodzy, przed nami rozdział 11 naszej książki. Chcecie bajki? Oto bajka. A przed nami poczytajka. Tu jeszcze jedną rzecz chciałam Wam powiedzieć, moi drodzy. Jeżeli słuchają w tej chwili mnie rodzice, to mam do Was taką jedną sprawę, ale również do dzieci, które mnie słuchają i które uważnie słuchają tego, co poza książką mówi ciocia Hania. Książka, którą w tej chwili czytamy, została napisana dawno temu. Wówczas słowo murzyn i słowo czarny w stosunku do osoby, która ma bardzo ciemny kolor skóry, czarny albo prawie czarny, bardzo, bardzo ciemnobrązowy, słowa czarny i murzyn nie były słowami, które określało się jako słowa obraźliwe. Dzisiaj mówi się, że te słowa są niepoprawne politycznie i obraźliwe. Jeżeli widzimy kogoś, kto ma ciemną skórę, kto pochodzi na przykład z Afryki, czy ma dużo ciemniejszą skórę od naszej, która jest prawie biała, i na przykład pochodzi, powiedzmy, z Ameryki Południowej, o takich ludziach nie mówimy kolorami skóry, które nie mówimy na nich w ten sposób, żeby mówić o nich kolorem skóry. Na nas, czyli ludzi tutaj znajdujących się w Europie i w całym tym pasie tak zwanej strefy umiarkowanej, nikt nie mówi, że jesteśmy białasy. To uznalibyśmy za obraźliwe. Tak samo w tej chwili nie mówimy o nikim, że jest czarny, że jest
murzynem, albo że jest czerwony, żółty. Nie określamy nigdy człowieka na podstawie koloru skóry, czy też koloru włosów, koloru oczu, które posiada, bo jest to uznawane za niegrzeczne. Natomiast ta książka była pisana bardzo dawno i wówczas słowo czarny i słowo murzyn nie było uznawane za obraźliwe. Mamy w literaturze, w polskiej literaturze dla dzieci i młodzieży pisanej na początku XX wieku, mamy także wiersz Juliana Tuwima o murzynku Bambo. Murzynek z czarną skórą, występujący w tym właśnie wierszu, nie jest uznawany za słowo obraźliwe, za określenie obraźliwe. Natomiast tutaj jakby dla tego okresu literatury charakterystyczne jest to, że uważało się, iż ludzie o innym kolorze skóry niż ten kolor charakteryzujący nas, Europejczyków, czyli tak zwany biały, chociaż wiadomo, że to nie jest kolor biały, to jest kolor biały, że ci ludzie o innym kolorze skóry chcą się wybielić. I właśnie podobnie jak w wierszu o murzynku Bambo, podobnie tutaj w historii naszego doktora Dolittle będziemy mieli właśnie taką sugestię, że człowiek czarnoskóry, ciemnoskóry chce być biały. Chciałam Wam opowiedzieć o tym, dlatego żebyście nie uważali, że to określenie, czy też te rozdziały, które sobie teraz przeczytamy, są dla kogokolwiek obraźliwe. Dzisiaj, gdyby ta książka powstała dzisiaj, trzeba by było inaczej określić tego człowieka i na pewno nikt nie sugerowałby, że powinien czy chce się wybielić. Moi kochani, nagadałam się, bo chcę też, żebyście nie mieli mi za złe, że czytam o czarnych ludziach czy murzynach i proponuję, żeby zmienili kolor skóry. Kolor skóry dla każdego jest ważny, ale rodzimy się z takim, a nie innym kolorem skóry i każdy kolor skóry jest piękny. A człowieka zawsze określamy po tym, co ma w środku, po tym, jak się zachowuje i jakim jest człowiekiem, a nigdy po tym, jak wygląda. Nieważne, jaki masz kolor skóry, czy masz długi, krótki nos, czy ten nos jest zadarty, czy jest krzywy, czy masz oczy zielone, brązowe, a nawet czerwone jak królik, czy masz włosy brązowe, czarne, rude, blond, czy być może nie masz włosów. To nie ma żadnego znaczenia, moi kochani. Znaczenie ma to, co mamy w sercu. Czytamy. Rozdział 11. Czarny książę. Orszak zatrzymał się nad brzegiem rzeki, gdzie doszło do pożegnania. Zajęło ono jednak mnóstwo czasu, ponieważ każda jedna z tysięcy małp odprowadzających doktora chciała uścisnąć rękę Johnowi Dolittle. Później, jak już doktor i jego zwierzęta przedzierali się przez dżunglę sami, Polinezja powiedziała szeptem: musimy iść i rozmawiać tak cicho, jak tylko się da, przewrawiając się przez królestwo Joliginki. Gdyby przypadkiem król nas usłyszał, to znów wyśle wojsko, by nas pojmało, ponieważ na pewno nie przyszła mu złość z powodu podstępu, jakiego użyła.
Wiecie, nad czym się zastanawiam? Powiedział doktor. Nad tym, skąd weźmiemy odpowiedni statek, by dopłynąć nim do domu. Może uda nam się znaleźć jakiś porzucony przy brzegu, nikomu niepotrzebny? Zresztą nie ma się co martwić na zapas. Któregoś dnia, gdy przeprawiali się przez bardzo gęsty fragment dżungli, Chi-Chi torowała drogę, szukając jednocześnie orzechów kokosowych. W pewnym momencie małpka oddaliła się na tyle, że doktor i pozostałe zwierzęta, słabo orientujące się w terenie, zgubili drogę w leśnym gąszczu. Kręcili się bezradnie w kółko i nijak nie mogli znaleźć drogi prowadzącej nad brzeg morza. Kiedy Chi-Chi straciła z oczu swych towarzyszy, zaczęła się mocno denerwować. Co chwila wspinała się na czubki wysokich drzew, daremnie próbując dojrzeć gdzieś cylinder doktora. Małpka machała łapkami, krzyczała, wołała każde zwierzę z osobna po imieniu. Jednak na niewiele się to zdało. Jej przyjaciele najwyraźniej rozpłynęli się w powietrzu. Zupełnie pobłądzili. Zboczyli spory kawałek od właściwej ścieżki, a tam, gdzie się znajdowali, krzewy, pnącza i liany tworzyły taką gęstwinę, że uniemożliwiały dalszy przemarsz i doktor musiał wycinać sobie drogę kozikiem. W pewnym momencie wkroczyli na wilgotny, bagnisty teren i zaplątali się w bujny, pnący powój. Ranili okolce i dwukrotnie o mało nie zgubili torby z lekarstwami. Obecna droga to było jedno pasmo nieszczęść i w żaden sposób nie mogli trafić na właściwą ścieżkę. W końcu, po wielu dniach błądzenia w labiryncie dżungli, drąc odzież o cierniste krzewy i z twarzami usmarowanymi błotem, zupełnie nieświadomie weszli na tyły królewskiego pałacu. Natychmiast zostali pojmani przez straż pałacową. Ale Polinezja, niezauważona przez wartowników, uciekła na drzewo w ogrodzie i ukryła się w jego koronie. Natomiast doktora i jego zwierzęta znów zawleczono przed oblicze króla. Ha, ha! Roześmiał się król. A więc znowu daliście się złapać! Tym razem już mi nie uciekniecie! Odprowadzić ich do więzienia! A w drzwiach mają być podwójne zamki! Ten biały człowiek będzie do końca swych dni szorować podłogę kuchennej podłogi. Podłogę w mojej kuchni. Zaraz też doktora i jego zwierzęta wtrącono z powrotem do celi, ryglując za nimi drzwi na dwa zamki. Nieborakowi zakomunikowano, że rano czeka go szorowanie kuchennej podłogi. Wszystkim zrobiło się niezmiernie smutno. To naprawdę ogromny pech, powiedział doktor. A przecież muszę czym prędzej wracać do Puddleby. Ten biedak marynarz zaraz pomyśli, że ukradłem mu statek, jeżeli wkrótce nie wrócę do domu. Ciekawe, czy te zawiasy nie są czasem luźne. Jednak nic z tych rzeczy. Drzwi były bardzo mocne i solidnie zamknięte. W praktyce możliwość ucieczki była znikoma. Na domiar złego Geb-Geb znowu zaczęło płakać. Przez cały ten czas Polinezja nadal siedziała na drzewie w pałacowym ogrodzie. Nic nie mówiła, a jedynie mrugała oczami. Nie był to niestety dobry znak. Ilekroć siedziała cicho, mrugając powiekami, oznaczało to tylko jedno. Ktoś wpędził ich w kłopoty, a ona obmyślała plan ratunkowy. Ludzie, którzy próbowali zaszkodzić Polinezji lub jej przyjaciołom, prawie zawsze później gorzko tego żałowali. W pewnym momencie papuga zauważyła Chi-Chi, skaczącą z gałęzi na gałąź. Małpka nadal wytrwale szukała doktora i reszty. Gdy Chi-Chi zobaczyła przyjaciółkę, podskoczyła do niej, pytając, co dzieje się z doktorem. Doktor i wszystkie zwierzęta zostali schwytani przez królewskie straże i ponownie osadzeni w lochu, szepnęła Polinezja w odpowiedzi. Pobłądziliśmy w dżungli, a oni przez pomyłkę weszli do pałacowego ogrodu.
Nie mogłaś ich poprowadzić? Spytała Cici i zaczęła strofować papugę za to, że pozwoliła zgubić się swym towarzyszom, kiedy ona udała się na poszukiwanie orzechów kokosu. To wszystko wina tego głupiego prosiaka, broniła się Polinezja. Przez cały czas zbaczało z drogi, ryjąc w poszukiwaniu korzeni imbiru. Byłam tak zajęta pilnowaniem, żeby geb-geb się nie zgubiło, że skręciłam w lewo zamiast w prawo. Dotarliśmy do trzęsawiska. Cii! Patrz! Syn króla, książę Bumpo, otwiera bramę do ogrodu. On nie może nas zobaczyć, za żadne skarby nie możesz się teraz ruszać. Faktycznie. Książę Bumpo, królewski syn we własnej osobie, otwierał bramę do ogrodu. Pod pachą ściskał księgę bajek. Szedł dziarską i żwirową alejką, nucąc pod nosem jakąś rzewną melodię, aż dotarł do kamiennej ławki pod drzewem, na którym ukrywały się papuga z małpką. Wyciągnął się na ławie i zaczął czytać. Cici i Polinezja przyglądały mu się bacznie, zachowując absolutną ciszę. Po chwili jednak królewski syn odłożył książkę i westchnął żałośnie. Och, gdybym tylko był białym księciem! Powiedział, patrząc w dal rozmarzonym wzrokiem. Chwilę później Polinezja, naśladując podniesiony dziewczęcy głosik, powiedziała na głos. Bumpo, ktoś może mógłby zamienić ciebie w białego księcia? Królewski syn zerwał się z ławy, jak oparzony, i zaczął rozglądać się wokoło. O co tu? Kto to coś mówi? Zdawało mi się, że słyszę słodką muzykę, srebrny głosik wróżki rozbrzmiewający z tamtej altanki. Czy to jakieś czary? Szlachetny książę, zaczęła papuga, siedząc nieruchomo na gałęzi, żeby Bumpo nie mógł jej zobaczyć. Z twych ust wylatują skrzydlate słowa prawdy, bowiem oto ja, Tripsitinka, królowa wróżek, przemawiam do ciebie, ukrywam się w pąku róży. Ach, powiedz mi, królowo wróżek, Bumpo aż przyklasnął w dłonie z radości i zawołał. Któż to mógłby zmienić mnie w białego księcia? W więzieniu twego ojca, odrzekła papuga, przebywa słynny czarodziej, a zwie się John Dolittle. Ów mąż to czarownik, co się zowie. Nie ma przed nim tajemnic i w medycynie, i w magii. A iluż wielkich rzeczy w swym życiu dokonał? Mimo tego króla, twój ojciec, trzyma go o głodzie i chłodzie w ponurej celi. Udaj się do niego potajemnie, nieustraszony Bumpo, gdy zapadnie zmrok. I uwierz mi, zostaniesz przemieniony w najbielszego księcia, który kiedykolwiek zdobył serce białej damy. Ale sza! Już powiedziałam za dużo. Muszę teraz wracać do baśniowej krainy. Żegnaj! Żegnaj! Zawołał książę. Tysiączne dzięki, zacna Tripsitinko. I książę rozpromieniony usiadł z powrotem na kamiennej ławie, czekając na zachód słońca. Rozdział 12. Medycyna i magia. Bardzo cichutko, upewniając się co chwila, że nikt jej nie widzi, Polinezja wymknęła się z tyłu drzewa i pofrunęła w kierunku więzienia. Natychmiast ujrzała prosie geb-geb, wysuwające ryjek przez kraty w oknie, by móc zwęszyć, co tam gotują na obiad w pałacowej kuchni. Kazała mu zawołać do okna doktora, żeby mogła zamienić z nim kilka słów. Geb-geb poszło więc go obudzić, bo doktor właśnie ucinał sobie drzemkę. Nie wiem, moi kochani, czy pamiętacie mój rysunek, który pokazywałam już na początku naszego opowiadania, scenę z uwięzienia doktora i jego zwierząt. On też bardzo dobrze opisuje też to, co teraz się będzie działo
W oknie więzienia za kratami z bambusa widzimy prosie gebgę, doktora i papugę Polinezję. Proszę słuchać, wyszeptała papuga, kiedy w oknie ukazała się twarz Johna Dolittle. Książę Bumpo przyjdzie tu do pana dziś wieczorem, kiedy się ściemni i musi pan coś wymyślić, żeby jego skóra zbielała. A niech pan każe mu przyrzec najpierw, że otworzy podwoje więzienia i znajdzie dla nas statek, byśmy mogli przeprawić się przez morze. No pięknie, pięknie, zauważył doktor. Ale to nie takie proste, żeby zmienić czarnego człowieka w białego. Mówisz tak, jakby chodziło o zafarbowanie sukienki na inny kolor. Niestety to o wiele trudniejsze. Przecież czy murzyn może odmienić swoją skórę, a pantera zmienić swoje pręgi? Nic mi na ten temat nie wiadomo, rzuciła niecierpliwa papuga. Ale musi pan zmienić jego kolor skóry na biały. Niech pan wymyśli jakiś sposób. Z tego co wiem, w torbie zostało jeszcze mnóstwo lekarstw. Doktorze, błagam. Przecież on zrobi dla pana wszystko, jeśli pan tylko wybieli jego skórę. To pańska jedyna szansa, by wydostać się z więzienia. Dobrze, już dobrze. Myślę, że to da się zrobić, powiedział doktor. Niech tylko popatrzę. I doktor poszedł do swojej torby lekarskiej, mrucząc coś pod nosem. Uwolniony chloryn na pigmencie zwierzęcym i prawdopodobnie maść cynkowa jako środek tymczasowy rozsmarowany grubą warstwą. Rzeczywiście. Tej nocy książę Bumpo potajemnie zakradł się do więzienia i zwrócił do doktora. Biały człowieku, jestem bardzo nieszczęśliwym księciem. Lata temu udałem się na poszukiwanie śpiącej królewny, o której czytałem w pewnej książce. Podróżując po świecie przez wiele dni, w końcu ją znalazłem i pocałowałem bardzo delikatnie, by ją obudzić, tak jak według tej książki powinienem był zrobić. No i faktycznie, królewna się zbudziła, ale kiedy zobaczyła moją twarz, zawołała: O nie! On jest czarny! Nie chcąc mnie poślubić, czym prędzej uciekła w jakieś inne miejsce, by dalej spać. Wróciłem więc do królestwa mego ojca. Teraz dowiedziałem się, że jest pan prawdziwym cudotwórcą i ma niezliczone liczby magicznych mikstur. Zwracam się zatem do pana o pomoc. Jeżeli faktycznie zrobi pan ze mnie białego człowieka, żebym mógł wrócić do śpiącej królewny, oddam panu połowę mojego królestwa i wszystko, czego pan zażąda. Mości książę, powiedział doktor, spoglądając w zamyśleniu na buteleczki w swojej torbie lekarskiej. Przypuśćmy, że ufarbowałbym panu włosy na piękny blond. Czy to by księcia nie usatysfakcjonowało? W żadnym wypadku! Muszę być białym księciem. Nic innego mnie nie zadowoli. Trzeba waszej mości wiedzieć, że strasznie trudno jest zmienić kolor księcia, wyjaśnił doktor. Jedna z najcięższych rzeczy, jaką może zrobić czarodziej. Ale chce pan mieć tylko twarz zmienioną na biało, prawda? Tak, to mnie zadowoli, odrzekł książę, ponieważ będę nosić na sobie błyszczącą zbroję i rękawice ze stali, jak inni biali książęta. I będę jeździć konno. A czy pańska twarz ma być cała biała? Spytał doktor. Tak, cała, odparł Bumpo. I chciałbym mieć także niebieskie oczy. No ale przypuszczam, że to byłoby bardzo trudne do zrobienia. Faktycznie, odparł doktor bez wahania. Cóż, zrobię dla pana co tylko w mojej mocy, ale będzie pan musiał być bardzo cierpliwy. Z niektórymi lekami nigdy nie ma absolutnej pewności.
Być może będę musiał próbować 2 albo 3 razy. Pan ma mocną skórę, prawda? Tak? A, wspaniale. A teraz poproszę podejść tutaj do światła. Zanim jednak będę mógł zrobić cokolwiek, musi pan najpierw udać się na plażę i przygotować statek do drogi przez morze i zaopatrzyć nas w żywność. No ale o tym nikomu ani słowa. Woda w buzi. I kiedy zrobię, o co pan prosi, wypuści pan mnie i moje zwierzęta z więzienia. Proszę przysiąc na koronę joliginki. Książę więc przysiągł i udał się na brzeg morski przygotowywać statek. Kiedy wrócił i powiedział, że wszystko gotowe, doktor poprosił Dab-Dab, żeby przyniosła miskę. Następnie wymieszał w naczyniu mnóstwo specyfików i kazał księciu zanurzyć twarz w powstałym roztworze. Bumpo pochylił się do przodu i zanurzył twarz w misce aż po uszy. Pozostał w tej pozycji przez dłuższą chwilę, na tyle długo, że doktor wyraźnie się przestraszył i zaczął nerwowo wyłamywać palce, przestępować z nogi na nogę, przyglądając się każdej butelce, której zawartość użył do mikstury i sprawdzając po kilka razy napisy na etykietkach. Ostry zapach wypełnił celę więzienną, jakby ktoś palił papier pakunkowy. W końcu książę podniósł głowę z nadmiski, oddychając bardzo ciężko. W tym momencie wszystkie zwierzęta zakrzyknęły zdumione, bo twarz księcia zrobiła się biała jak śnieg, a jego oczy, które wcześniej miały kolor błota, były teraz szare jak popiół. Kiedy doktor podał mu małe lusterko, żeby mógł się przejrzeć wynikom zabiegu, Bumpo zaczął śpiewać z radości i tańczyć wkoło więzienia. Doktor jednak poprosił go o zachowanie spokoju i kiedy pospiesznie zamknął swoją torbę lekarską, kazał mu otworzyć bramę więzienia. Bumpo błagał, żeby doktor pozwolił mu zatrzymać lusterko, jako że nie było drugiego w królestwie joliginki. A on chciał mieć możliwość przeglądania się w nim przez cały dzień. Jednak doktor powiedział, że jest mu ono niezbędne przy goleniu. Wówczas książę, wyjmując pęk miedzianych kluczy z kieszeni, otworzył 2 masywne zamki. Doktor zaś ze wszystkimi swoimi zwierzętami popędził ile sił w nogach nad brzeg morza, podczas gdy Bum postał oparty o ścianę pustego już lochu, uśmiechając się radośnie w ich kierunku, a jego okrągła twarz świeciła niczym wypolerowana kość słoniowa w świetle księżyca. Gdy dotarli na plażę, zastali na skałach w pobliżu statku czekające na nich Polinezję i Chichi. Tak mi żal biednego Bumpo, powiedział zdeszany doktor. Obawiam się, że chemikalia, które zastosowałem, są nietrwałe. Najprawdopodobniej on będzie tak czarny jak heban, gdy obudzi się jutro rano. I to jest ten powód, dla którego nie chciałem zostawić mu lusterka. Zresztą, kto wie, być może pozostanie biały. Nigdy nie robiłem wcześniej tej mikstury. Prawdę mówiąc, sam byłem zaskoczony, że to tak dobrze zadziałało. Ale przecież musiałem coś wymyślić, prawda? W żaden sposób nie mógłbym szorować kuchni tego króla do końca życia. Brrr. Była naprawdę niesamowicie brudna. Widziałem ją z więziennego okna. No cóż, tak czy owak, biedny książę Bumpo. Ależ on na pewno się zorientuje, że nic, że z niego zakpiliśmy, zauważyła papuga. Przecież oni nie mieli żadnego powodu, by nas zamykać, dodała Dab-Dab, machając gniewnie ogonem. Nigdy nic wobec nich nie przeskrobaliśmy. Dobrze mu tak, jeżeli faktycznie z powrotem pociemnieje. Mam nadzieję, że będzie czarny jak heban. Ależ on nie miał nic z tym wspólnego, zaprotestował doktor. To jego ojciec, król joliginki, nas zamknął. To w żadnym wypadku nie była wina księcia Bumpo. Zastanawiam się, czy nie powinienem wrócić i go przeprosić. A zresztą wyślę mu trochę słodyczy, gdy zajedziemy z powrotem do Puddleby. Ale kto wie, być może zostanie jednak białym. Śpiąca królewna na pewno by go nie zechciała, nawet jeżeli by został, powiedziała Dab-Dab. Ale on nigdy nie będzie niczym innym jak brzydalcem i kolor skóry nie ma tu nic do rzeczy. Ale ma dobre serce, zauważył doktor. Oczywiście romantyk, ale o bardzo dobrym sercu. W końcu nie wygląd jest najistotniejszy.
Liczy się serce. Nie chce mi się wierzyć, że ten biedny chłopiec faktycznie trafił na śpiącą królewnę, zauważył pies Jip. Pewnie pocałował żonę rolnika, która ucięła sobie drzemkę pod jabłonką. Trudno winić ją za to, że się przestraszyła. Ciekaw jestem, gdzie Bumpo się teraz uda i kogo pocałuje tym razem. Śmiech na sali. Zaraz też dwugłowiec, biała myszka, Geb-Geb, Dab-Dab, Jip i Sowa Tutu siedli z doktorem na statek. Ale Chichi, Polinezja i krokodyl zostali na brzegu, ponieważ Afryka była ich prawdziwym domem, miejscem, gdzie oni się urodzili. A kiedy doktor postawił stopę na pokładzie i spojrzał przed siebie na bezkresne morze, uświadomił sobie, że nie mają nikogo, kto wskaże im kurs do Paddleby. Przeogromne morze w blasku księżyca sprawiało wrażenie budzącego grozę bezmiaru wód, zupełnego pustkowia, i gdy tylko stracili z oczu ląd, doktor zaczął się zastanawiać, czy czasem nie zboczą z właściwego kursu. A kiedy tak rozmyślał, w nocnym powietrzu dał się słyszeć niesamowity, zupełnie nieznany, jakby szepczący szum. Wszystkie zwierzęta przestały się żegnać i czujnie nadstawiły uszu. Szum przybierał na sile i wydawał się dochodzić teraz już z całkiem bliska. Był to jakby odgłos jesiennej wichury, poruszającej liście topoli lub ulewy bębniącej w dach. A Jip z wyprostowanym ogonem i nosem zadartym ku górze powiedział: ptaki! Miliony mknących po niebie ptaków! Ot co! I wtedy wszyscy spojrzeli w górę. Na tle tarczy księżyca było ich widać niczym olbrzymi rój maleńkich mrówek. Tysiące i tysiące drobnych śpiewających ptaków. Wkrótce całe niebo wydawało się być ich pełne, a przecież stale nadlatywały coraz to nowe chmary. Coraz więcej i więcej. Było ich tak wiele, że na jakiś czas zakryły zupełnie księżyc, tak że nie mógł on świecić, aż morze zrobiło się mroczne i czarne, jak w chwili, gdy burzowa chmura przysłoni na trochę słońce. Jeszcze moment i ptaki zniżyły lot tak bardzo, że niemal muskały powierzchnię wody i lądu. A nocne niebo znów stało się widoczne i księżyc jaśniał jak przedtem. Nadal od lecących ptaków nie dochodził żaden głos. Żaden krzyk ani śpiew, żaden dźwięk poza trzepotem ich skrzydeł. I szelest ów nasilał się z każdą chwilą. Kiedy lądując zaczęły sadowić się na piasku, między linami statku, wszędzie, gdzie tylko możliwe, poza gałęziami drzew, doktor mógł dojrzeć, że miały granatowe skrzydła i białe piersi i bardzo krótkie, opierzone nogi. Jak tylko wszystkie znalazły dla siebie miejsce, nagle, jak na znak dyrygenta, ustał wszelki gwar i zapanowała niesamowita cisza. Wśród tej nocnej ciszy, oświetlony blaskiem księżyca, doktor Dolittle przemówił: doprawdy nie miałem pojęcia, że aż tyle czasu spędziliśmy w Afryce. Jak dotrzemy do domu, to będzie już niemal lato. To przecież nie kto inny, jak jaskółki wracają. Jaskółeczki, dzięki wam serdeczne, że na nas zaczekałyście. Jakże miło z waszej strony. Teraz już nie ma obawy, że pobłądzimy gdzieś na morzu. Podnoście kotwice i stawiamy żagiele. Kiedy statek odbił od brzegu, Polinezja, krokodyl i Chichi, które pozostały w Afryce, strasznie posmutniały. Nigdy w życiu bowiem nie znały nikogo, kto zasługiwałby bardziej na ich miłość niż doktor Dolittle z Paddleby nad rzeką Marsh. Potem po raz setny wykrzyknęły: do widzenia, doktorze! I stały nadal na skałach, lejąc potoki łez i machając na pożegnanie, aż statek zniknął za horyzontem. I to już koniec opowieści o doktorze Dolittle na dzisiaj, bo dalszy ciąg przygód doktora i jego zwierząt usłyszycie za tydzień. A na początku naszego dzisiejszego spotkania wspomniałam wam o wierszu
Juliana Tuwima, który nazywa się jak? Bambo. I jest o murzynku Bambo. I teraz chciałabym Wam go przeczytać. To jest bardzo króciutki wiersz, ale właśnie mówi o tym, co Wam opowiadałam. Murzynek Bambo w Afryce mieszka. Czarną ma skórę ten nasz koleżka. Uczy się pilnie przez całe ranki ze swej murzyńskiej pierwszej czytanki. A gdy do domu ze szkoły wraca, psoci, figluje, to jego praca. Aż mama krzyczy, Bambo, łobuzie! A Bambo czarną nadyma buzie. Mama powiada, chodź do kąpieli. A on się boi, że się wybieli. Lecz mama kocha swojego synka, bo dobry chłopak z tego murzynka. Szkoda, że Bambo czarny, wesoły, nie chodzi razem z nami do szkoły. Pamiętajcie, moi kochani, to też było w dzisiejszej bajce o doktorze Dolittle, że nie liczy się to, jak wyglądamy, jaki kolor skóry mamy, jaki mamy kolor oczu, czy mamy długi, czy krótki nos, czy jesteśmy blondynami, szatynami, czy mamy rude włosy. To nie ma żadnego znaczenia. Najważniejsze jest dobre serce i to, żebyśmy byli dobrymi ludźmi, dobrymi dla innych, ale także dobrymi dla siebie samych. To już wszystko na dzisiaj, moi drodzy. Mam nadzieję, że dzisiejsze spotkanie z poczytajkami podobało Wam się i zapraszam Was na kolejne w przyszłym tygodniu, w czwartek o godzinie 18:30. Spotykamy się ponownie, by poczytać i posłuchać o kolejnych przygodach doktora Dolittle. Chcecie bajki? Oto bajka, a za nami poczytajka. Życzę Wam przemiłego wieczoru i wszystkiego dobrego. Do zobaczenia za tydzień. Buziaczki. Pa, pa.